Prezydent Mysłowic ma problem. Radni nie przyjęli budżetu na przyszły rok podczas ostatniej sesji. Wcześniej zarzuty do proponowanego budżetu miała Regionalna Izba Obrachunkowa. Paweł Jędrusik. Za odrzuceniem budżetu głosowało 17 radnych, przeciwko było 4, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na początku sesji władze Mysłowic chciały wycofać punkt dotyczący budżetu z porządku obrad. Radni się na to jednak nie zgodzili. Ja przyznam, że te 3 razy nie, które żeśmy otrzymali, to bardzo mi się źle kojarzy. I przyznam, że po takim 3 razy nie, to myślę, że prezydent powinien tutaj też wypowiedzieć się i być nam winnym, dlaczego taki projekt budżetu jest przygotowany, również jego zastępcy. Widzę, że pani skarbnik jest na pierwszą linię to frontu wystawiona i musi się tłumaczyć za swojego przełożonego. Ale rozumiem, taka funkcja pani skarbnik też dawała kontrasygnatę pod tym projektem, ale to prezydent jest autorem tego budżetu. Projekt budżetu Mysłowic na 2024 rok nie spodobał się także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała negatywną opinię. Mieliśmy niedoszacowane wydatki na bieżących płatnościach, czyli wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia dla urzędników. Nie mamy ich w pełni zabezpieczonych na przyszły rok. Między innymi dlatego, że w ciągu roku spływają subwencje różnego rodzaju, które uzupełniają te braki, no ale Regionalna Izba Obrachunkowa zażyczyła sobie, żeby było w pełni zabezpieczone. Mysłowickim radnym nie zostało już wiele czasu na akceptację budżetu. Jest na to czas do końca stycznia. Zdaniem prezydenta tuż po nowym roku pojawi się kolejna propozycja. Ten budżet wystarczy na sfinansowanie na przykład wydatków związanych z edukacją na nie więcej niż 7-8 miesięcy. Rok ma jednak 12 miesięcy. Pytanie, co zrobimy dalej, skoro już dzisiaj wiemy i to są twarde dane, które przedstawiono nam na Komisji Edukacji, że na edukację brakuje nam 80 milionów. Jedno jest pewne, to będą trudne tygodnie dla władz Mysłowic, nie tylko w kontekście samego budżetu, ale także zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych.